Już od poniedziałku 10 grudnia przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy na ulicy Zabłocie. Od wakacji z uwagi na prowadzone przyjezdni prace obowiązywał tutaj jeden kierunek. Kierowcy mogli przejeżdżać od placu Bohaterów Getta właśnie w stronę mostu Kotlarskiego, a od najbliższego poniedziałku to się zmieni. Ulicą Zabłocie przejedziemy też w przeciwnym kierunku, czyli od mostu do ulicy na Zjeździe. Ulica Zabłocie do tej pory przeszła częściową modernizację. Wykonane zostały prace związane z infrastrukturą podziemną. Zbudowano wodociąg, kanalizację, ułożone zostały też kable teletechniczne pod ziemią właśnie. Teraz prowadzone są prace związane z odtworzeniem elewacji na zabytkowym budynku fabryki kosmetyków Miraculum. Wykonawca robi co może, żeby przywrócić dawny wygląd tych zabudowań wraz z detalami i chodnikiem. To wszystko zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, ale w okresie świątecznym i noworocznym możliwe jest wznowienie ruchu dwukierunkowego na ulicy Zabłocie. Prace prowadzone na poboczu nie będą miały wpływu na ruch najezdni. Dlatego Zarząd Dróg Miasta Krakowa wspólnie z wykonawcą podjęli decyzję o wznowieniu ruchu dwukierunkowego.